Cześć. Poprzednio zaprezentowałem, jak sterować automatyką ramową z poziomu modułu B5. Dziś pokażę, jak przełączyć moduł do trybu sterowania oświetleniem. Obciążalność wyjścia modułu wynosi 2 ampery. Należy mieć to na uwadze przy podłączaniu konkretnego urządzenia. Podłączając lampę lub jakiekolwiek inne urządzenie, należy wykorzystać odpowiednie źródło zasilania i podłączyć go zgodnie ze schematem załączonym w instrukcji. Fabrycznie moduł B5 ustawiony jest w tryb sterowania ryglem. W pierwszej kolejności musimy uaktywnić tryb sterowania oświetleniem. Aby tego dokonać, wyłączamy zasilanie, wyciągając złącze bas. Zmieniamy położenie dip switchów w pozycję on, on, off. Robimy zworkę wejścia GND i S1. Podłączamy zasilanie modułu. W czasie pierwszych 5 sekund czterokrotnie zmieniamy położenie dip switcha 1. Moduł został ustawiony w tryb sterowania oświetleniem, o czym informuje jedno mrugnięcie niebieskiej diody LED. Na koniec musimy przywrócić wszystkie dip switche do pozycji OFF. Ostatnią czynnością, jaką musimy wykonać, jest ustawienie czasu, na jaki chcemy, aby oświetlenie zostało załączone. W tym celu musimy wyłączyć zasilanie modułu. W naszym przypadku ustawimy sobie czas pracy wyjścia na 3 minuty. Podłączamy zasilanie modułu. W czasie pierwszych 5 sekund od włączenia zasilania zwieramy wejście S2 i GND na czas 3 sekund do momentu mrugania niebieskiej diody IN-USE. Następnie zwieramy wejście S1 i GND do czasu oświecenia na stałe niebieskiej diody IN-USE. I zwieramy wejście S2 i GND na czas tak długi, jak długo chcemy, aby wyjście zostało zaprogramowane. 1 sekunda odpowiada 30 sekundom ustawionego czasu. Moduł zaprogramowany, zobaczmy efekty. Uaktywniamy monitor. Fioletowa ikona światło powoduje załączenie lampy na zaprogramowany przez nas czas. Świecąca ikona żarówki symbolizuje załączone wyjście modułu B5. Ponowne naciśnięcie przycisku przed odliczeniem czasu spowoduje wyłączenie lampy. Aby sterować oświetleniem podczas rozmowy lub podglądu, należy z ekranu bocznego monitora wybrać symbol żarówki. Po więcej treści zapraszam do zakładki Wsparcie na stronie montersi.pl lub do naszego kanału na YouTube. Cześć!